Mówiłem już o tym na odkrawnych miejscach, ale wspomnę też tutaj, że według mnie największą słabością WordPressa jest to samo, co jest jednocześnie jego największym atutem. Czyli ogólnie dostępne wtyczki i motywy w przeogromnej ilości. Poza tym, że brak jakiejkolwiek kontroli standardów powoduje, że większość z tych wtyczek przysparza więcej problemów niż korzyści. Chciałbym, żebyście pamiętali, że fakt, że wtyczka znalazła się w oficjalnym repozytorium WordPressa, wcale nie oznacza, że powinniśmy z niej korzystać z żadnego zastanowienia, bo większość z nich tak naprawdę wymaga porządnej optymalizacji i tak naprawdę może też szkodzić. Uważam, że każdą wtyczkę powinniśmy traktować jako coś złego i akceptować ją tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście niezbędna. I też sobie uświadomiłem, że jesteśmy na ścieżce WordPressowej, a ja w ten sposób trochę krytykuję ścieżkę deweloperskiej. A ja w ten sposób trochę krytykuję deweloperów, więc dodam, że sam też jestem deweloperem. Bardziej backendowcem niż frontendowcem. A od kilku lat tak naprawdę zajmuję się głównie rozwojem istniejących projektów WordPressowych, a przede wszystkim ich optymalizacją pod kątem wydajności. Jeszcze nie dostałem urządzenia do przełączenia. Na początku może przypomnę, dlaczego tak bardzo staramy się o to, żeby strona działała szybciej. Przede wszystkim chodzi o SEO, czyli prędkość ładowania strony jest jednym z czynników rankingowych według Google. Czyli im strona ładuje się szybciej, tym ma szansę uzyskiwać lepsze wyniki, lepsze pozycje w wynikach poszukiwania. Wiem, że są różne opinie na temat wpływu prędkości na SEO. Można o tym dyskutować, można się z tym nie zgadzać, ale taka jest oficjalna narracja Google i takie są też oczekiwania SEO-owców. A my jako deweloperzy z SEO-owcami współpracujemy i staramy się pozyskiwać jak najwięcej ruchu na stronach naszych klientów. Jeśli jednak sama prędkość nie jest bezpośrednim czynnikiem rankingowym, to na pewno jest w nim doświadczenie użytkownika. Czyli w sytuacji, gdy użytkownik opuszcza stronę, która ładuje się zbyt wolno i wraca do wyniku wyszukiwania, prawdopodobnie algorytm Google zinterpretuje to w ten sposób, że strona nie spełniła jego oczekiwań i nie powinna zajmować wysokich pozycji w wyniku oczekiwania. Dodatkowo musimy pamiętać o tym, że Google Bot indeksuje stronę nie tylko w wersji desktopowej, ale też w wersji mobilnej, a użytkownicy mobilni zazwyczaj korzystają z wolniejszych łączy internetowych, przez co te doświadczenia są dużo gorsze. Wolna strona indeksuje się słabiej. Jeśli zadbamy o szybsze działanie strony, możemy liczyć na to, że szybciej zaindeksujemy większą liczbę odstron w Google. Musimy też pamiętać o konkurencji, bo użytkownicy naszych stron prawdopodobnie przeglądają też strony naszych konkurentów i porównują je. Więc możemy się tylko domyślać, na które strony będą wracać chętnie. Optymalizując strony pod kątem prędkości, skupiamy się przede wszystkim na pozytywnym wyniku Core Web Vitals, czyli na realnych danych pochodzących od rzeczywistych użytkowników, a nie od danych laboratoryjnych. Core Web Vitals bierze pod uwagę trzy metryki. SCP, czyli czas potrzebny do załadowania największego elementu na stronie. CLS, czyli stopień przesunięć elementu podczas załadowywania. I INP, czyli interaktywność strony, czyli czas reakcji strony na interakcję użytkownika, czyli na kliknięcia. I analizując wolną, niezoptymalizowaną stronę, możemy zobaczyć całą listę różnego rodzaju alertów i rekomendacji do wdrożenia. I tak naprawdę wszystkie te alerty odnoszą się do JavaScriptu i prowadzą do jednego głównego wskaźnika, czyli SCP. Do tego czasu, który jest potrzebny na załadowanie największego elementu na stronie. Uważam, że to jest najważniejszy element Core Web Vitals z dwóch powodów. Po pierwsze, bo on tak naprawdę odzwierciedla zasadę, że twoja strona jest tak szybka, jak jej najwolniejszy element. A po drugie, na WordCampie w widzach pokazywałem wyniki swoich badań e-commerce'u, według których 75% sklepów osiąga pozytywny wynik dla dwóch pozostałych wskaźników, czyli CLS i INP. A tylko 25% WooCommerce'ów uzyskało pozytywny wynik SCP dla urządzeń mobilnych i desktopowych.
Czy w takim razie możemy odpowiedzieć na pytanie, jak poradzić sobie z wolnymi skryptami na stronie? Oczywiście, że tak. Możemy usunąć zbędne skrypty ze strony. Tak, brzmi to jak żart, ale nie jest żartem. Bo tak naprawdę tworząc stronę WordPressie, instalujemy kolejne wtyczki, które dodają kolejne skrypty i liczymy na to, że autorzy tych wtyczek w jakiś sposób zadbali o to, żeby nasza strona była zoptymalizowana i ładowała się szybko. Tak naprawdę żaden autor wtyczki o tym nie myśli. Myślą, jeśli już myślą o wydajności, to myślą o tym, żeby funkcja, którą wprowadza ich wtyczka, działała szybko, ale nikt się nie zastanawia, jak to wpłynie na całą resztę tego WordPressa, wszystkie pozostałe strony, wszystkie pozostałe elementy. I tak naprawdę powinniśmy pamiętać o tym, żeby rezygnować ze zbędnych wtyczek, ograniczać ich liczbę, zastępować wtyczki łatwym, zoptymalizowanym kodem, a przede wszystkim unikać ciężkich bibliotek JavaScriptowych, bo tak naprawdę w większości, jak nie we wszystkich przypadkach, funkcje napisane w czystym JavaScriptie będą oczywiście działać szybciej, ładować się szybciej niż oparte na bibliotekach. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy Copilota i ChatGPT, przepisanie nawet funkcji działającej na bibliotece na czysty JavaScript to jest tak naprawdę drobnostka. Pamiętajmy też o tym, że jako deweloperzy mamy w swoich rękach potężne narzędzie do usuwania skryptów z kolejki. Za pomocą tej funkcji możemy zarządzać też skryptami, które są ładowane przez wtyczki zainstalowane na stronie. Czyli dodając odpowiednio zdefiniowaną instrukcję warunkową, możemy sami decydować, w którym momencie chcemy, żeby te skrypty rzeczywiście były załadowane, a kiedy ich nie potrzebujemy. I tak naprawdę może pokażę jeszcze przykład WooCommerce'a, który ładuje całą listę plików JS. Podejście uniwersalne pozwala na wykorzystanie tych plików w dowolnym miejscu na stronie, ale tak naprawdę jeśli zależy nam na wydajności, to powinniśmy przeanalizować każdy z tych plików i zdecydować, w którym momencie rzeczywiście jest on wykorzystywany. I ładować go tylko wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebny. Kolejnym, pierwszym, podstawowym sposobem optymalizacji plików JavaScript jest ich minifikacja, która odbywa się najczęściej już na etapie tworzenia frontendu, przez narzędzia frontendowe. Może też być robiona przez wtyczki na WordPressie, które dodatkowo dają możliwość łączenia plików w jeden. Sama minifikacja, czyli usunięcie zbędnych znaków i zmniejszenie objętości tych skryptów pozwala na szybsze ich załadowanie, a dodatkowo połączenie plików zmniejsza opóźnienia wynikające z potrzeby połączeń, żeby pobrać ten plik z serwera. Zaznaczyłem tutaj, że ma to sens tylko przy starej wersji HTTP1. Bo tak naprawdę, jeśli korzystamy z HTTP2, to łącząc pliki nie zyskujemy tak naprawdę nic, a tracimy możliwość elastycznego zarządzania tymi skryptami. Bo różnica między tymi dwoma protokołami jest taka, że HTTP1 potrzebuje osobnego połączenia do obsługi każdego żądania, czyli pobranie każdego pliku wymaga, generuje opóźnienia wynikające z nowych połączeń, a HTTP2 może obsługiwać wiele żądań jednocześnie podczas jednego połączenia. W związku z tym, zamiast łączyć pliki, lepiej zastosować podejście modularne i dzielić te skrypty na pliki odpowiadające konkretnym funkcjonalnym modułom. I ładować je tylko wtedy, kiedy są rzeczywiście potrzebne. Takie modularne podejście możemy zaofserwować bardzo dobrze w Gutenbergu. Zakładam, że jeśli tworzycie własne bloki w Gutenbergu, prawdopodobnie korzystacie z ACF-a. I nawet ACF daje możliwość podpinania plików JS do tworzonego bloku. Możemy też skorzystać z funkcji, za pomocą której kolejkujemy style skrypty łącznie z ich zależnościami dla danego bloku. Dzięki temu mamy pewność, że te pliki są ładowane tylko wtedy, tylko na tych po stronę, kiedy ten blok rzeczywiście jest wykorzystywany na stronie. Wspomniałem o kolejkowaniu, więc wróćmy do podstawowej funkcji służącej do kolejkowania skryptów w WordPressie. Dzięki niej możemy nie tylko dodać pliki do strony, ale właśnie tworzyć tą kolejkę, czyli ustawiać kolejność plików, w jakiej powinny się ładować. Dodatkowo funkcja ta przyjmuje parametr odpowiadający za zależności, dzięki któremu możemy zdecydować, które skrypty muszą być załadowane przed tym naszym skryptem, który dodajemy do kolejki. I
to jeszcze nie koniec możliwości polejkowania, bo mamy też możliwość ładowania plików asynchronicznie lub z opóźnieniem. Dzięki atrybutom async i defer, atrybut async pozwala nam ładować skrypty asynchronicznie równolegle do ładowania z uładowanym terminalem. Natomiast atrybut defer pomaga nam w załadowaniu terminalem i doładowaniu JavaScriptu na końcu. Takie podejście, jeszcze do niedawna, żeby to zastosować w WordPressie, musieliśmy pisać własne funkcje, które musiały nadpisywać generowane tagi, tagi skryptów, ale od tamtego roku możemy korzystać już z nowych atrybutów w natywnych funkcjach WordPressa, dzięki którym możemy definiować, czy skrypt, który dodajemy do kolejki, ma być ładowany asynchronicznie, czy z opóźnieniem. Jeśli chodzi o kolejkowanie, to jest jeszcze dodatkowa możliwość, może to nie jest dokładnie kolejkowanie, ale bardziej takie sugerowanie przeglądarce, które są ważniejsze i które powinny być doładowane w pierwszej kolejności. Mamy możliwość dania tagów w nagłówku z atrybutami preload, dzięki czemu sugerujemy, który skrypt jest niezbędny do strony i musi być załadowany jak najszybciej. Dzięki atrybutowi prefresh sygnalizujemy, że dany skrypt będzie ważny, ale w przyszłości, to znaczy, że w wolnym czasie przeglądarka może doładować ten skrypt, a w momencie, kiedy użytkownik przejdzie na drugą stronę, prawdopodobnie ten skrypt będzie potrzebny i będzie już dostępny w przeglądarce, gotowy do użycia. Natomiast atrybut preconnect pozwala nam zdefiniować domenę, z którą przeglądarka powinna nawiązać połączenie odpowiednio wcześniej, bo z niej będziemy pobierać dodatkowe zasoby. Atrybut preconnect wykorzystywany jest m.in. w sytuacji, gdy korzystamy z CDN-a, czyli możemy wskazać domenę, pod którą znajdują się wszystkie zasoby i z której te zasoby będą pobierane. Dzięki temu przeglądarka już jest gotowa, ma połączenie DNS z tym serwerem i może szybciej pobierać te pliki. Są też sytuacje, kiedy pliki zewnętrzne lepiej trzymać lokalnie. Są to sytuacje na przykład, kiedy skrypty udostępniane przez serwisy trzecie mają zdefiniowane w nagłówkach krótki czas przechowywania w pamięci podręcznej. Jeśli to naprawdę dostarcza problemów z wydajnością, taki skrypt warto czasem dublikować, skopiować, umieścić na serwerze lokalnie i ładować z lokalnego źródła, nawet przenieść na ten CDN, z którego korzystamy, niż korzystać z tego skryptu dostępnego z zewnętrznego źródła. Bo wtedy mamy kontrolę nad czasem przechowywania tego bitu też. I jest jeszcze sporo metod, za pomocą których możemy optymalizować skrypty, ale wykraczają one już poza WordPressa. Znaczy, że trochę musielibyśmy zrezygnować z podejścia WordPressowego, czyli tego natywnego sposobu kolejkowania skryptu w WordPressie, i dodawać je za pomocą innych metod, na przykład przez pomocą Tag Managera. Możemy tworzyć fasady, czyli usuwać skrypty ze strony i ładować je dopiero, ładować grafiki zamiast elementów generowanych przez skrypty i doładowywać je później. Możemy stosować lazy loading do skryptów, to też jest możliwe, nie tylko do obrazu. Możemy ładować skrypty dopiero wtedy, kiedy element, który wymaga tego skryptu, znajdzie się na ekranie użytkownika. Możemy też stosować inne triviary, które wyzwalają ładowanie plików JS. Zamiast ładować je od razu na wstępie, nie zależy do tego, czy będą potrzebne, czy nie. Ale tak jak mówiłem, to już wykracza poza natywne podejście takie WordPressowe. Dlatego zachęcam do kontaktu na LinkedInie. Tam staram się wrzucać też takie rzeczy dotyczące optymalizacji. Te informacje o ładowaniu dynamicznym też na pewno się tam znajdzie. I to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.